Cześć, nazywam się Natalia Mierzejewska, jestem trenerką i zawodniczką konkurencji ujeżdżenie na poziomie Grand Prix. Na co dzień trenuję konie i ich właścicieli, prowadzę też konsultacje online oraz tworzę szkolenia oraz treści edukacyjne. Moja przygoda z końmi zaczęła się już ponad 25 lat temu i od dłuższego czasu nie jestem już w stanie zliczyć z iloma koni pracowałam, bo było ich bardzo dużo. W mojej pracy szczególną uwagę zwracam na jeźdźca i to najczęściej w nim niestety znajduję problemy, które bezpośrednio przekładają się na konia i tworzą problemy w jeździe. Trenuję w zgodzie z biomechaniką, zdrowiem fizycznym oraz psychicznym zarówno konia jak i jeźdźca. Zwracam ogromną uwagę na podstawy i uważam, że zawsze powinno się je doskonalić. Treningi staram się dostosowywać indywidualnie do konia oraz do jeźdźca. Zawsze przypominam o tym, że trening konia jest to proces i nie jesteśmy w stanie zdziałać cudów na pierwszym treningu. Niestety jest to żmudna i często ciężka praca, e, najczęściej nad samym sobą. Od kilku lat prowadzę edukacyjnego Instagrama Jezieckiego, z którego możesz mnie znać. A jeżeli nie znasz mnie z niego, to bardzo serdecznie Ciebie zapraszam do odwiedzenia mojego profilu. W odpowiedzi na mnóstwo pytań o szkolenia właśnie na Instagramie i bardziej szczegółowe wytłumaczenie niektórych zagadnień, takich jak na przykład działanie pomocy jeździeckich albo jak wykonać półparadę, czy też jak pracować z koniem zgodnie z piramidą ujeżdżeniową i co to w ogóle ta piramida ujeżdżeniowa jest, jak wykonywać przejścia, jak wykonywać chody boczne, stworzyłam własną platformę edukacyjną specjalnie właśnie dla jeźdźców na każdym poziomie zaawansowania. Jednak i na Instagramie, i w szkoleniach trochę brakowało mi przestrzeni na takie dzielenie się moimi refleksjami, czy też jakimiś moimi przemyśleniami, takimi zupełnie codziennymi, które po prostu czasem wpadają mi do głowy i uważam, że są bardzo ważne i potrzebne, aby mówić o nich głośno. No i tak oto wpadłam na pomysł stworzenia tego podcastu. I raczej nie spodziewaj się tutaj wywiadów ze znanymi osobami, czy też czystej teorii, będę mówić tutaj tylko ja. Będę poruszać tematy, które mają uświadamiać ciebie jako miejsca. Tak więc można powiedzieć, że nadal będzie forma edukacyjna, ale to już nie będzie taka typowa forma szkoleniowa. Chciałabym też, aby ten podcast był kreowany przez słuchaczy, dlatego jeżeli masz jakiś ciekawy temat, który według ciebie idealnie nadałby się na jakiś odcinek i chcesz posłuchać, co ja bym miała w, dane, w danym temacie do powiedzenia, to zachęcam ciebie do przesłania mi tego na maila. No dobra, chyba najgorsze mam już za sobą, czyli przedstawienie, kim jestem, co tutaj robię i co w ogóle tutaj będzie się działo. Teraz możemy przejść do tematu dzisiejszego odcinka, czyli do tego, dlaczego w ogóle zaczęłam robić ten podcast, dlaczego w ogóle zaczęłam tworzyć mojego Instagrama, moje edukacyjne posty i po co powstała platforma szkoleniowa, czyli. Tego, że jeźdźcy w dzisiejszych czasach są totalnie nieświadomi. Może nie tylko w dzisiejszych czasach, ale kiedyś też tak było. No i właśnie, jak było kiedyś. Mi się wydaje, że kiedyś ta świadomość była jeszcze mniejsza niż jest teraz, bo teraz i tak już jest troszeczkę lepiej, aczkolwiek jak ja pamiętam, to mało osób zwracało uwagę na kwestie. Na przykład, do pasowania siodła, albo do pasowania ogłowia to już w ogóle, czy do pasowania wędzidła. Miało mniej więcej pasować, tyle, jakby to już było spoko. A jeśli chodzi o samą jazdę, też na wiele rzeczy się nie zwracało uwagi. W sensie wiele rzeczy było tłumaczonych na zasadzie, że ten koń tak ma, on tak robi zawsze, albo nie wiem, on to robi złośliwie, albo generalnie wina była zwalana z reguły na konia, mało było w tym wszystkim winy jeźdźca i nikt do końca nie zwracał uwagi na to, czy ten ktoś na górze, aby na pewno działa prawidłowo, czy może nie do końca, może warto byłoby coś poprawić i, i tak dalej. I mało też było takiej świadomości w ogóle jak to działa. Na zasadzie jak działają niektóre rodzaje wędzideł, albo jak działają patenty które wydaje mi się, że kiedyś to już w ogóle były stosowane nałogowo. Teraz jest troszeczkę lepiej, ale o tym za chwilę. Więc wydaje mi się, że też dostęp do wiedzy był na pewno mniejszy. Nie było internetu. Jak ja się uczyłam jeździć, no to mało co można było znaleźć w internecie. Ta wiedza była dość ograniczona, można było tylko poczytać książki, ewentualnie kogoś dopytać. Ludzie też nie do końca chętnie dzielili się tą wiedzą. Oczywiście, jeżeli miało się z kimś trening, no to okej, okay, on poprowadził ten trening, ale też wydaje mi się, że te treningi nie były takie, żeby trenerzy faktycznie wytłumaczyli, o co chodzi. Na zasadzie wytłumaczone od początku do końca, co to jest półparada, jak ona działa, co ona ma na celu, po co w ogóle ją robimy. I tak samo, co to jest zebranie. Wiele osób do dzisiaj nie wie, co to jest zebranie. I, i to są takie rzeczy, które no to są tak naprawdę podstawy, każdy powinien to wiedzieć a okazuje się, że ludzie, którzy jeżdżą już dosyć długo nie wiedzą takich rzeczy i teraz, jak to wygląda teraz w momencie, kiedy mamy dostęp już do internetu, mamy mnóstwo literatury na ten temat, mamy mnóstwo trenerów czy ta świadomość jest większa? oczywiście, na pewno jest większa ale wydaje mi się, że nadal niewystarczająca. I ja to widzę, jeżdżąc po różnych stajniach, prowadząc treningi, że nie każdy jest świadomy. I ludzie posiadający własne konia nie są świadomi tego, jak to powinno wszystko wyglądać, jak o tego konia nawet do końca dbać. Więc wydaje mi się, że trzeba zwiększać tą świadomość. I no właśnie w tym podcaście będę starała się troszeczkę to. Robić. I też chciałabym tutaj powiedzieć, w ogóle, jak było ze mną, bo to też nie jest tak, że ja od zawsze byłam super świadomym miejscem i, i zawsze wszystko wiedziałam, i tak dalej. Nawet jeżeli spojrzę sobie na mojego Instagrama, który jest edukacyjny i treści, które wstawiałam powiedzmy trzy lata temu, no to w tym momencie. Też bym może trochę coś w nich zmieniła, w sensie nadal yy, rozwijam się i ta moja świadomość też się zwiększyła, więc niektóre tematy w tym momencie patrzę na nie troszeczkę inaczej niż patrzyłam wtedy. Staram się jakby cały czas rozwijać tą moją wiedzę jeździecką, ale jak patrzę na to, co się działo x lat temu, kiedy zaczynałam, no to, to w ogóle jestem przerażona i przerażona jestem też tym, że nikt mnie nie uświadamiał, nikt mi nie mówił, że niektóre rzeczy, które robiłam, były złe. I jakby ja się musiałam też trochę w jakiś sposób tego domyślić, dowiedzieć i sama do tego dojść. I teraz oczywiście już to wiem i tych błędów nie popełniam, ale no też przyznaję się bez bicia, że no nie byłam świadomym miejscem. I myślę, że każdy na początku nie jest świadomym miejscem. No i teraz to, kiedy się uświadomimy i kiedy będziemy wiedzieli, co, co z czym. No, to trochę zależy od nas. Trochę zależy od nas, jak damy się poprowadzić przez to jeździectwo i czy faktycznie będziemy dociekać tego, jak co działa, czy będziemy chcieli wiedzieć, dlaczego to będzie a nie tamto, dlaczego chcemy zmienić wędźdło na mocniejsze, dlaczego mamy użyć patentu, dlaczego ten koń otwiera pysk, albo dlaczego ten koń biega i ponosi, albo dlaczego inny koń nie idzie. To kiedyś mi się wydawało, że po prostu te konie takie są. Nie wiem, ten koń taki jest, on nie chodzi do przodu, on nie lubi. A ten koń jest taki, że ucieka. A ten koń jest taki, że macha głową. No to teraz już wiem, że to tak nie jest. To nie jest tak, że one tak mają. One tak nie mają. To po prostu jest jakiś powód, dla którego one się w taki sposób zachowują. One nie potrafią mówić, w związku z czym pokazują nam w jakiś sposób, że coś jest nie tak. No tylko teraz jeszcze trafić na kogoś, kto będzie potrafił odczytać te, te sygnały, że coś jest nie w porządku. I starać się jakby znaleźć przyczynę i rozwiązać problem, a nie przykryć ten problem, bo to, co właśnie, jeśli do mnie chodzi kiedyś, jeżeli cokolwiek takiego się działo, no to. Nie wiem, zakładało się jakiś patent, albo brało się mocniejsze wędzidło i wydawało się, że to jest super eksteror, rozwiązanie problemu i teraz już będzie wszystko super działać. Wcale nie, bo to było tylko przysypywanie gówna pudrem. Czyli maskowanie totalnie objawów, które pokazywał koń. Nadal nie doszłam wtedy do tego, co było przyczyną tego, ale z zewnątrz wyglądało, że jest spoko. Ja już teraz wiem, że to było złe. I teraz bym chciała, żeby wszyscy wiedzieli o tym, co jest złe, co jest dobre, i jakby jak powinno się rozwiązywać niektóre problemy. Także każdy powinien starać się poszerzać swoją wiedzę i właśnie starać się uświadamiać tak naprawdę na każdym kroku. I to nie tylko siebie, ale też jakby, jeżeli widzimy, że ktoś robi coś złego, to może oczywiście w świecie z dzieckim zwrócenie komuś uwagi, no to to jest. Obraza majestatu i tak dalej. I trzeba uważać, komu się zwraca uwagę i w jaki sposób. Ale może warto chociaż lekko zasugerować albo zapytać, dlaczego tak robisz? Jakby w momencie, kiedy widzimy, że nie wiem, ktoś ma konia, który biega z głową do góry i się szarpie, widzimy, że jeździec, który na nim siedzi, no mógłby jeździć lepiej, ma niestabilny kontakt i ten jeździec zmienia mu wędzidło na przykład na wielokrążek. I mówi, że ten wielokrążek super działa. No wow. No musi zadziałać, no bo tam jakby działa taka dźwignia, że jak przytrzyma jeszcze z niestabilną ręką, pociągnie, no to ten koń opuści głowę w dół, no. no i poza tym, że opuści tą głowę, no to nic więcej się nie wydarzy i na pewno nie będzie tam rozluźnienia, przepuszczalności, ani nic takiego. Więc może y, jakby zwrócenie uwagi nie będzie okej, okay, bo, no bo mówię, to jest też ciężkie środowisko. Ale... Może chociaż tak zmusić kogoś do refleksji i zapytać, czy wie w ogóle na przykład, jak działa wielokrążek. Albo czy zastanawiał się, czy może tego konia bolą plecy. Albo może ma jakieś inne problemy zdrowotne. Czy jakby sprawdzał w ogóle to, jakby chociaż rzucić takie e, taką informację, żeby coś tam zaczęło się. żeby coś zaczął kminić w ogóle, że może coś tam jednak dzieje się innego. A nie do końca należy w taki sposób rozwiązać ten problem. Więc myślę, że tak, jakby poza tym uświadamianiem samego siebie, to też fajnie byłoby zwrócić uwagę właśnie na otoczenie. O, włączyła się halina. Muszę zrobić pauzę. Dobra, sorry, włączyła się halina i musiałam ją zapauzować. Zapomniałam, że jest godzina sprzątania. Dobra, ale wracając do tematu, yy, chciałabym teraz powiedzieć w ogóle, czym według mnie przejawia się właśnie ten brak świadomości dzieckiej, czyli jako pierwsze, możemy wymienić sobie to tak zwane przysypywanie gówna pudrem. To o czym już wspomniałam, czyli nie dociekanie tego, co jest przyczyną problemu, nie próbowanie wyjaśnić, dlaczego dany koń się w taki sposób zachowuje, tylko szukamy rozwiązania tego problemu w postaci np. zmiany wędzidła na mocniejsze, zamknięcia e, koniowi pyska paskiem krzyżowym, czy do, dosiągnięcie mocnej nachrapnika, e, czy no nie wiem stosowanie patentów czarnej wodzy, wypinaczy, innych takich rzeczy, które po prostu zmuszą konia do danego zachowania a nie zastanowienie się, dlaczego on w ogóle tak robi. Czyli to jest jakby pierwszy punkt w ogóle tego, że ktoś jest nieświadomy, no bo jeżeli nie jest świadomy tego, że takie zachowania mają jakąś głębszą przyczynę, no to dla mnie jest po prostu nieświadomym miejscem. Punkt drugi, niezwracanie uwagi na zdrowie fizyczne konia. I tutaj mam na myśli... Na przykład te leniwe konie albo takie gorące konie. Nie? One też często zachowują się w taki sposób nie tylko dlatego, że one nie lubią biegać albo bardzo lubią biegać. Oczywiście niektóre są konie, które są bardziej energiczne lub mniej energiczne, ale bardzo często jest to też powiązane z jakimiś problemami zdrowotnymi. Na przykład konie, które nie chcą iść do przodu, bardzo często mają reakcję bólową na brzuchu, czyli na łydkę. I dlatego nie reagują na tą łydkę, bo na przykład mają wrzody. I tutaj sposobem nie jest założenie mocniejszych ostróg, czy wzięcie bata i po prostu jechanie na siłę tego konia, tylko zastanowienie się, ej, czemu on nie idzie? Jakby, no powinien chcieć iść. Więc może warto sprawdzić, dlaczego zachowuje się tak, a nie inaczej. To jest jakby ta druga sprawa. Czyli ten, to zdrowie fi fizyczne konia. Kolejna sprawa, to już trzeci punkt, e, czym przejawia się brak świadomości, czyli niezwracanie uwagi na zdrowie psychiczne konia. Czyli na przykład wychodzenie na padok i zwracanie uwagi na to, żeby koń spędzał jakkolwiek czas z innymi końmi. Musimy mieć świadomość tego, że konie to są zwierzęta stadne I. Nawet jeżeli całe życie spędzają z człowiekiem w boksie, to nadal są zwierzęta stadne, no i one potrzebują trochę kontaktu z innymi końmi i wychodzenia na dwór. Jak zamykamy je w boksie, no to tak naprawdę nie mają ani kontaktu z innymi zwierzakami. Jeszcze niektóre boksy potrafią być tak pozamykane, że one nawet tych koni nie widzą. Plus nie mają w ogóle naturalnego ruchu. I one mogą być zwyczajnie zestresowane, wychodząc na jazdę, zachowują się później w różny dziwny sposób. Nie dlatego, że takie są, tylko po prostu nie dbamy o ich zdrowie psychiczne. Brak świadomości dzieckiej przejawia się też brakiem dbania o samego siebie. I tutaj chodzi o to, że osoby, które jeżdżą konno, mają podejście do swojego konia jako do swojego sportowca, ale niekoniecznie do siebie. A tak jak wspomniałam na początku, ja zwracam bardzo dużą uwagę na jeźdźca i. Bardzo często błędy jeźdźca wpływają na to, że pojawiają się błędy w jeździe. No i teraz, jeżeli jeździec nie dba o siebie, czyli nie chodzi na przykład do fizjoterapeuty, ponieważ ma jakieś napięcia w ciele, z którymi powinien pracować, nie dba o swoją kondycję, o, swoją, o swój rozwój taki e, fizyczny. Nie ćwiczy w domu, nie wzmacnia swoich mięśni głębokich, które trzymają nas w siodle, nie rozciąga się, przez co może mieć przykurcze, może się blokować, może się usztywniać. To wszystko bezpośrednio wpływa na naszego konia. Nawet jeżeli masz konia, który jest super jezdny, równy i tak dalej, jeżeli ty nie dbasz o siebie i masz jakieś krzywizny ty w ciele i łapiesz usztywnienia. To prędzej czy później przejdzie to na Twojego konia. I tak jak był super jezdny, nagle może przestać być jezdny. I tutaj właśnie wpływa na niego Twoje ciało i to, że o nie nie dbasz po prostu. Więc e, to jest też coś, o czym mało kto mówi, że jeździec powinien dbać też o siebie, o przejście się do właśnie fizjoterapeuty, o ćwiczenie, o rozciąganie, o dbanie o e, równowagę, o koordynację. Przecież jeździectwo jest sportem, w którym jest potrzebna ogromna koordynacja. Tam się robi tak naprawdę każdą częścią ciała coś innego. Więc jeżeli ktoś nie ma koordynacji, no to jak ma jeździć konno? Więc to jest coś, na co trzeba zwrócić szczególną uwagę, żeby w ogóle progresować i się rozwijać. Kolejny punkt, czyli brak dopasowanego sprzętu to już też o tym mówiłam o dopasowaniu siodła, dopasowaniu ogłowia dopasowaniu wędzidła, to nie jest dopasowanie sprzętu, to nie jest tylko dopasowanie siodła i teraz, co jest jeszcze ważne dopasowanie siodła to nie jest yy, tak, że nie wiem, kupiliśmy konia, do, dopasowaliśmy sobie do niego nowe siodło, minęły 3 lata i na przykład przyjeżdżam ja na trening i się pytam, o masz dopasowany sprzęt? tak, tak, a kiedy było pasowane? no jak kupowaliśmy konia 3 lata temu no ludzie, to nie jest dopasowanie siodła dopasowanie siodła musi być Sprawdzane co jakiś czas, dlatego że przez trzy lata mogło się bardzo dużo wydarzyć. Jeżeli był to młody koń, no to mógł on zmienić swoją budowę, mógł się przebudować, mógł nabrać więcej masy mięśniowej, mógł po drodze nawet schudnąć. Jeżeli próbował się rozbudować, a miał niedopasowane siodło, no to mogły zacząć go boleć plecy, mogły zacząć się pojawiać problemy na jeździe, problemy z kontaktem. Jakby tutaj jest bardzo dużo rzeczy, które mogły wyjść po drodze, więc sprawdzanie dopasowania sprzętu i teraz podkreślam nie tylko siodła, ale również ogłowia, aby ogłowie było prawidłowo dopasowane i prawidłowo dopasowane do to są rzeczy, które powinno się robić regularnie. Nie co parę lat, tylko co parę miesięcy. Tak aby ten koń miał w ogóle komfort tego, jak chodzi pod siodłem, jak ma z nami pracować. My też jeździmy w dopasowanych butach. Okej, okay, może nie rośnie nam stopa, ale jakby musimy mieć komfort tego, że nic nas nie dusi i nic nas nie ciśnie, a jeżeli jest nam niewygodnie, to zmieniamy na inne. Więc koń nam tego nie powie, więc my musimy sprawdzić, czy jemu jest wygodnie. Kolejna sprawa to jest totalny brak wiedzy na temat tego, w jaki sposób działają wędzidła i jak działają patenty. I wiele osób używa sobie tego nie wiedząc, jak to działa, albo używa z powodu takiego, że Poprzedni właściciel używał takiego rodzaju wędzidła, ale w sumie nie wiadomo dlaczego i możliwe, że ten koń na najzwyklejszym będzie też chodził dobrze. I jeśli chodzi o patenty, to tak samo używanie tego bez wiedzy w jaki sposób to działa i w sumie po co w ogóle tego używamy. Ja nie jestem największą fanką patentów i uważam, że one zakrywają nam problemy. I większość problemów jesteśmy w stanie rozwiązać bez patentów. Więc yy, zakładanie czarnej wody tylko po to, żeby koń opuścił głowę, według mnie jest totalne, totalnie bezsensowne, bo jest wiele innych przyczyn, dlaczego ten koń chodzi z zadartą głową. I to mogą być to przyczyny wynikające ze strony jeźdźca, że to jeździec po prostu. Nie wiem, ma niestabilny kontakt, albo nie ma równowagi, albo jest napięty i to on powoduje to napięcie u konia, albo po prostu koniowi coś dolega. I do tego trzeba dojść i jakby rozwiązać ten problem u źródła, a nie próbować to zamaskować, używając patent. No i kolejne, to już chyba siódmy, yy, siódmy objaw tego braku świadomości jest dzieckiej, to jest brak podstawowej wiedzy teoretycznej czyli Osoby jeżdżące konno nie mają zielonego pojęcia, co to jest piramida ujeżdżeniowa, jakie są składowe piramidy ujeżdżeniowej, co te składowe w ogóle oznaczają, co to jest zebranie. Wiele osób mówi, że zbiera konia w momencie, kiedy tylko ten koń opuszcza głowę i nawet nie jest w pomocach. Nie wiedzą, co to jest podstawienie zadu, nie odróżnia się często zgięcia od ustawienia, a to są podstawy. I... Jeździmy konną, nie wiedząc tak naprawdę do końca, co robimy na górze. Więc dla mnie też podstawą uświadomienia jeźdźca jest to, aby on miał bardzo solidne podstawy i bardzo solidną wiedzę, bo dopiero jeżeli masz tą wiedzę, to jesteś w stanie jakkolwiek to przenieść na jazdę konną i jakby przekształcić to sobie później w swoje umiejętności. A jeżeli nie wiesz tak naprawdę, co robisz i próbujesz się wyczuć, próbujesz wyczuć coś, co nie wiesz do końca, co to ma być, No to taka jazda nie będzie progresować, bo nie wiesz do końca w ogóle do czego dążysz. No i e, kolejne e, kolejny taki przejaw braku świadomości jest trochę powiązany z tym brakiem wiedzy, ale to jest czerpanie wiedzy, ale z niepewnych źródeł. I to jest bardzo popularne teraz, dlatego, że ta wiedza, Jeździecka wydaje się, że jest wszędzie i też jest w internecie, ale błagam, zwracajcie uwagę na to, kogo słuchacie. Bo teraz każdy może zrobić sobie taki profil edukacyjny, jak ja mam, w którym będzie się dzielić swoją wiedzą. Ale miejmy swój rozum i jakby zweryfikujmy w ogóle, kto to jest i czy ten ktoś ma jakiekolwiek podstawy do tego, żeby przekazywać wiedzę, czy nie wiem, ma jakiekolwiek doświadczenie w pracy z koni. Czy ma jakiekolwiek osiągnięcia, czy może jakkolwiek potwierdzić to, że to, co on mówi, to w ogóle działa i że to jest logiczne, sensowne i w ogóle zgodne z czymkolwiek? Bo często też teraz można znaleźć jakieś, nie wiem, nowe metody jeździectwa i nowe podejścia i tak dalej. Weryfikujmy, kto to jest i co on w ogóle mówi, i też zastanówmy się, czy w ogóle jest sens w tym, co oglądamy i czego słuchamy. Czy to w ogóle jest logiczne? Bo jeżeli próbujemy sobie to zobrazować i wydaje nam się to nielogiczne, no to bardzo możliwe, że to w ogóle nie będzie działało i po prostu jest to trochę z czapy. Także zachęcam do tego, aby, ok, korzystać sobie z tego internetu, ale sprawdzajcie, kogo słuchacie i co to w ogóle jest. No dobra, powiedziałam, czym przejawia się brak świadomości, ale trzeba też sobie powiedzieć, z czego ten brak świadomości głównie wynika? Ja uważam, że tutaj współodpowiedzialnymi za brak świadomości jeźdźców są osoby, które ich uczą. Czyli są to instruktorzy, trenerzy, którzy bardzo często sami nie są świadomymi jeźdźcami i sami powinni się więcej edukować i dowiadywać. Ja, będąc trenerem, cały czas staram się szkolić i dowiadywać, i edukować i uświadamiać się jeszcze więcej. I uważam, że to jest bardzo ważne, bo widzę, jak zmienia się też y, moje podejście do wszystkiego. Tak jak wspomniałam na początku, ja miałam zupełnie inne podejście do jeździectwa, nie wiem, 10 lat temu, nawet 3 lata temu, może nie zupełnie, ale trochę inne i ono jakby cały czas ewoluuje. I uważam, że każdy powinien się szkolić, żeby właśnie to jego, ta jego świadomość była coraz większa i żeby też to jeździectwo stawało się coraz bardziej y, dostosowane do tego, jak w ogóle funkcjonuje koń i żeby każdemu było w tym układzie dobrze, a nie tylko nam, bo musimy pamiętać, że my pracujemy tutaj z żywym stworzeniem. Także trenerzy. I problemem jest też to, że często. Na treningu nie jest wyjaśniane w ogóle, co jeździec ma zrobić i jak on ma to zrobić. Jest rzucana komenda, jakieś hasło, ale jak to wykonać? Najczęściej jeździec musi się domyślić sam, szuka sobie odpowiedzi w książkach. W tych książkach jest napisane mądrze i jasno, jak to ma wyglądać, no ale na treningu później słyszy coś innego. I ogólnie zaczyna mieć mętlik w głowie, więc zaczyna szukać też w internecie. I ogólnie nie wie do końca w sumie, co on ma robić, jak ma robić. I y, też jeśli chodzi o taką edukację na samym początku, no to idealnym przykładem są dzieci, które często po prostu wsiadają na konie i jeżdżą, ale nie są uczone podstaw. One jakby nie znają w ogóle teorii. Okej, okay, rozumiem, że dziecko może nie usiąść do książki, nie przeczytać jej i może i nie zrozumieć, ale to dziecko ma trenera, instruktora, który powinien jemu na bieżąco tłumaczyć. Wszystko, co się dzieje na koniu, jak ten koń funkcjonuje, co jest dobre, co jest złe. I uważam, że to jest jakby podstawa. Dziecko powinno być świadome tego, że pracuje ze zwierzakiem. A wydaje mi się, że często tego brakuje. I często dzieci są pchane bardzo w skoki, w to, żeby coś się działo, a totalnie nie mają opanowanych podstaw. Też jest jakby taka presja na to, żeby jak najszybciej zejść z ląży, no bo jeżdżenie na ląży to trochę siara. A wydaje mi się, że właśnie na ląży powinny dzieciaki siedzieć jak najdłużej, bo dopiero tam łapią równowagę, koordynację i w ogóle kontrolują swoje ciało. Więc y, każdy, kto wsiada na konia, powinien mieć jakieś podstawy teoretyczne. Nie mówię, że musi być od razu alfamiomegą w kwestii teorii jeździectwa, ale powinien podstawowe rzeczy chociaż wiedzieć. Powinny one zostać jemu chociażby przedstawione przez trenera czy instruktora, który wsadza go na konia. Dlatego, że jeżeli on nie rozumie i nie wie, co się będzie działo, jak to wszystko ma wyglądać i do czego to zmierza, to on po prostu nie będzie w stanie tego wykonać, bo on nie wie do końca, co on ma poczuć i, i co on ma w ogóle robić. No i tutaj jest półparada moim ulubionym przykładem. Wszyscy robią półparadę, ale jak się zapytamy, co to jest półparada i co ona ma na celu, to bardzo mało osób jest w stanie to wyjaśnić. Dlaczego? Bo nikt im nigdy tego nie powiedział. I właśnie dlatego też powstało moje szkolenie o półparadzie, bo po prostu nikt nie był w stanie mi wytłumaczyć, co ona robi, jak ona działa, kiedy ona działa, po co, jakich błędów w niej nie popełniać, w jaki sposób można nią działać. Jakby nikt nie był w stanie mi tego wytłumaczyć. Dlatego dlatego właśnie powstało to, i można to znaleźć u mnie na mojej platformie. I teraz wiele osób czyta sobie książki jeździeckie, no, i tam jest wiele mądrych rzeczy, i te książki yy, w większości mają ogromny sens i one są bardzo mądre. Tylko teraz przeczytamy taką książkę, jedziesz do stajni, wsiadasz na konia, próbujesz zrobić to, co było tam napisane, no i dupa nie działa. No to zaczynamy kombinować swoje jakieś tam wymysły, tak aby zadziałało, i wydaje nam się, że teraz o, robimy to, co oni tam pisali, ale trochę po swojemu. No, bo tak jak było napisane, to chyba się nie da. I szczerze to, ja też tak myślałam kiedyś, że czytałam sobie te książki w domu, i ja wie, kurde, brzmi to wszystko mądrze i sensowniej. I teraz, jak pojadę do stajni, no to na pewno będę w stanie to zrobić. No ale wsiadałam i nie działało. Wiedzieć, czemu nie działało? Bo ja po prostu nie umiałam tego zrobić. Bo teraz już wiem, że to, co tam było napisane, to oni mieli rację. Tylko ja po prostu nie miałam umiejętności, żeby to zrobić. I też mało kto był w stanie mi wytłumaczyć, dlaczego u mnie to nie działa i dlaczego dlaczego w tej książce jest napisane tak, a nie inaczej, a ja ro muszę robić w inny sposób, żeby próbować uzyskać ten efekt, którego i tak nie uzyskiwałam. I wydawało mi się wtedy, że w tej książce to ok, są napisane mądre rzeczy, ale to generalnie w praktyce to w ogóle tak nie działa, bo się po prostu nie da. Teraz już wiem, że się da. I yy, też problem jest taki, że właśnie czyta się takie książki, a później idzie na trening, na treningu słyszy się zupełnie coś innego. Jest później takie w ogóle o co chodzi, nie? czemu... Książce piszą tak, a na treningu mówią inaczej. I znowu ma się mętlik w głowie. O co chodzi? Znowu brak podstaw w szkoleniu. No i teraz okej. Okay, trochę pogadałam o tym braku świadomości i yy, trochę wrzuciłam dużo tematów, które według mnie są ważne, istotne i często pomijane albo yy, traktowane właśnie tak trochę z przymrużeniem oka i niezagłębiane są te tematy. Więc wydaje mi się, że tematów do podcastu będzie bardzo dużo. Myślę, że po przesłuchaniu też tego pierwszego odcinka może właśnie wpadnie Tobie kilka pomysłów do głowy, o czym mogłabym poopowiadać w kolejnym podcaście. Więcej nie będę opowiadać o świadomości. Zostawię Ciebie też troszeczkę... Mam nadzieję, że z lekkim niedosytem tego, co, co zaczęłam opowiadać, jakby jakie tematy zaczęłam poruszać. Zapraszam do obserwowania na Instagramie, jeżeli jeszcze mnie nie obserwujesz, i też do obserwowania tego podcastu. Będę starała się tutaj w miarę regularnie wrzucać nowe odcinki. Też tematy będą takie, które mi wpadną do głowy, i będę starała się też odpowiadać na to, co dostanę w mailach. Także zachęcam Ciebie do podsyłania tematów do mnie. E...